Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj wejdziemy sobie w końcu do legendarnego lochu na naszym zabójcy. Nie grałem w ogóle w tego lochu, nie wiem jeszcze co się zmieniło, to będą takie moje pierwsze wrażenia, zobaczymy sobie wspólnie tak naprawdę co tam ciekawego się dzieje, bo niektórzy może grają eko, grają free to play, albo po prostu jeszcze nie planują go robić tylko tam za kilka dni, więc myślę, że teraz kilka odcinków właśnie się pojawi z tego lochu w kolejnych dniach, żebyście po prostu wiedzieli, tak jak mówię, co tam ciekawego jest, na co uważać. Ja będę takim, można powiedzieć, delikatnie królikiem doświadczalnym. No i mówiąc szczerze, wczoraj byłem na lekko zakrapianej imprezce, także dzisiaj jestem w takim gorszym samopoczuciu delikatnie, także jakby coś tam było nie halo, no to oczywiście sorki, no ale chyba rozumiecie. Dlatego też wczoraj zresztą film się pojawił z maga, nic nie było z tego legendarnego lochu, no ale za to jest dzisiaj. I na wstępie oczywiście pamiętajcie, zostawiajcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi. Bardzo wam dziękuję, bo ostatnio chyba z 200 subów przez kilka dni doszło, także jestem w szoku, że nagle taki przyrost znikąd i film o kodzie zrobił prawie 8000 wyświetleń, za co również wam dziękuję i do tego kodu zaraz przejdziemy, bo wiem, że było wiele problemów, po prostu trzeba to, wydaje mi się, wytłumaczyć i po prostu odnieść się do tego. No ale tak naprawdę tyle, nie? Więc pamiętajcie o tej łapeczce w górę, subiku z dzwoneczkiem, możecie komentować, pisać, czy już robiliście legendarny loch, czy jeszcze, czy na coś czekacie, ile macie itemków i tak dalej, i tak dalej. No i okej, pierwsza sprawa jest to sprawa kodu. Nagrałem ten film, który wleciał chyba w czwartek, o ile się nie mylę, wieczorem właśnie o tym kodzie. No i pierwsza sprawa, powiedziałem wam, że kod działa od 17 grudnia, czyli od tak naprawdę wczoraj. No i taką również informację dostałem. Później okazało się, że kod nie działa od razu o północy, tylko będzie działał od godziny 16, czyli tutaj razem z otwarciem tego legendarnego lochu. No i ja oczywiście już musiałem to odkręcać. Odpisywałem wam wszystkim na komentarze, kopiowałem tak naprawdę jeden i ten sam komentarz i każdemu to odpowiadałem, bo po prostu ludzie dopytywali. No ale wiedziałem, że coś z tymi kodami może być nie tak, więc w sumie w tamtym filmie również was uprzedziłem, że może być jakieś serwery obciążone i tak dalej. Dla mnie było to logiczne, że kody będą działać od północy, bo tak jak mówię, no dostałem info, że będzie to przedział od 17 grudnia do 27, więc no od północy. A druga sprawa, robić działanie kodów również ze startem legendarnego lochu, gdzie tak naprawdę no, na grę wchodzi masa ludzi, jest to, sami wiecie, że bardzo wszystko obciążone, no i wiadomo, że coś się wysypie, znając życie. No to powiem wam szczerze, że jest to delikatna głupota, przynajmniej z mojej perspektywy. No i myślałem, że tego po prostu nie zrobią, że będzie właśnie tak to rozdzielone, żeby najpierw były te kody od razu po północy, ludzie już je mogli wpisać, dostać nagrody, a o godzinie 16 loszek, wtedy by jakby to obciążenie aż tak nie narosło, powiedzmy. No ale do tego, tak jak mówię, zaraz przejdziemy. No i okej, powiedzmy, że wam to wyjaśniłem, pisałem na Discordzie wszędzie, gdzie się dało i czekaliście na godzinę 16. Godzina 16, loch otwarty, kody nie działają. Wpisywaliście mój kod, pisało, że już został użyty, mimo że nie dostaliście nagrody. Potem było, że potem zmienili coś, bo ja od razu się zacząłem pytać i pisać, mimo że mnie nawet nie było w domu, na telefonie wszystko musiałem ogarniać. Później okazało się, że już niby naprawili, po czym się okazało, że nadal nie działał, dlatego że wyskakiwało, że poziom postaci jest za wysoki, mimo że ludzie wpisywali od na tam 200 poziomach, 300, no i generalnie różnych, generalnie no tak jak mówię, powinien działać. No ale później po jakimś czasie okazało się, że za kilka minut dosłownie, że już jednak działa i wy również mi pisaliście komunikaty, że okej, zadziałało, dostaliście nagrodę, wszystko git. No i ja to napisałem na Discordzie, już w sumie się tym przestałem interesować. Później okazało się, że części graczy działały te kody, części nie działały, więc to w sumie też tak wyglądało. No i koniec końców skończyło się to tak, że tak jak mówię, no niektórzy niby użyli tego kodu, nie dostali nagród. Koniec końców skończyło się tak, że o godzinie 19 wczoraj zrobili reset serwerów i kody wszystkim zaczęły działać. No i tutaj taka anegdotka, że koniec końców kod dostał każdy, kto miał go dostać, w sensie nagrody z tego kodu, a ludzie, którzy dostali przed resetem nagrody, to po resecie mogli znowu użyć tego kodu i właśnie dużo z was mi pisało, że zamiast raz tego kodu użyli, to użyli go drugi raz, dostali dzięki temu 100 grzybków i 2000 tak naprawdę lucky coinów, czyli tych szczęśliwych monet, więc wydaje mi się, że okej, nie? Generalnie wyszło okej, bo każdy dostał to, co miał dostać i koniec końców też
jakby niektórzy dostali nawet podwójnie, także myślę, że wyszło ok. No i oczywiście ja przekazywałem wam tylko takie informacje, jakie dostawałem, bo już były zaraz komentarze, że ja wymyśliłem sobie ten kod, że ja tam oszukałem, że to, że tamto, to mnie w ogóle bawi, jak ktoś myśli, że wymyśliłbym sobie kod, że tak o, po prostu nie wiem po co, no to to dziwne jest, szczerze mówiąc, więc ja wam tylko przekazywałem informacje takie, jakie dostawałem. Koniec końców wyszło git, każdy użył kodu, kto jeszcze go nie użył, może spróbować, zaraz sobie na tym koncie użyjemy, bo ja jeszcze nie używałem. Widziałem, tak jak mówię, że pisaliście, że niektórzy dostali podwójnie nagrodę i przed resetem serwerów i po. Tak więc generalnie koniec końców każdy dostał, kto miał dostać. Kto jeszcze kodziku nie użył, to oczywiście zapraszam. My sobie tutaj użyjemy. Fajnie by, śmiesznie by było, jakby teraz nie działało, no ale raczej działa. Neutral podłoga Xmas. Daj mi bonus. No i okej, kupon został wprowadzony pomyślnie, cyk. No i dokładnie, i mamy 999 szczęśliwych monet oraz dostaliśmy również 50 grzybków. Także wszystko działa tak, jak być powinno i wydaje mi się, że chyba wszystko wyjaśniłem. Dziękuję oczywiście wszystkim za używanie mojego kodu. Możecie go rozsyłać po gildiach. Kod jest ważny do 27 grudnia i można go używać na postaciach, które mają poziom 50+. Także... no to chyba najistotniejsze. Jak nie macie jeszcze 50 levela, a dobijacie, to na spokojnie macie na to 10 dni, więc myślę, że dacie radę i go sobie użyjecie. Kolejna sprawa to czwarty kod adwentowy już podobno działa. Nie wiem, czy przez to, że wczoraj coś zmieniali z tymi kodami, naprawiali, to również zaczęło działać. No i jak wpiszecie sobie 4 podłoga advent podłoga 21 przez V, klikniecie daj mi bonus, kupon został pomyślnie wprowadzony. No i jak widzicie, czwartą nagrodą adwentową jest 20 grzybów. Więc łącznie z tych kodzików można sobie naprawdę uzbierać fajną ilość grzybków, fajną ilość szczęśliwych monet, jak jeszcze ktoś podwójnie użył. No i tyle, kod niby powinien działać dopiero od jutra, czyli od niedzieli, no ale działa już dzisiaj, więc to tak czysto informacyjnie. A my teraz oglądamy sobie trailer, który, no nie będę przez 2 minutki gadał, po prostu sobie obejrzymy, jak to wygląda i zaczynamy przechodzić pierwszy raz, przynajmniej ja pierwszy raz, legendarny loszek. Mamy informację, że będzie otwarty przez 10 dni, no i to wiadomo, standardowe informacje. Dobra, wchodzimy sobie, cyk, no i najpierw, tak jak mówię, obejrzymy ten trailer. On pewnie będzie głośno, więc ja teraz się nic nie odzywam, bo się bardzo nagadałem, aż straciłem oddech. Zaczynamy.
Okej, no powiem wam, że trailer fajny, taki można powiedzieć, że z jajem zrobiony. Szczerze mówiąc, już mogłem go było wcześniej oglądać na YouTubie. Ja go tak nie oglądałem do końca, więc nie widziałem niektórych scen, ale powiem wam, że w porządku. Całkiem śmieszny, wydaje mi się, że chyba najlepiej tak jakby zrobiony, z pomysłem fajnym z tych wszystkich trailerów. No ale dobra, wchodzimy sobie do loszku i zobaczymy, jak to wszystko działa. Od razu powiem, że możecie sobie wejść tutaj w ustawienia, w grafikę, zaznaczyć mniej animacji, wtedy po prostu będziecie szybciej ten loszek przechodzić. No i tak naprawdę co? Są 3 nowe itemki, tak jak już wam pokazywałem. O, teraz to, a tutaj jest, ok. Czyli, że jest to wisiorek, jest to bodajże pasek i klata, o ile się nie mylę. No ale w sumie to z tego co widziałem nie są jakieś super fajne. Powiem wam, mogę w sumie sprawdzić, bo tu niektórzy już mają. Chociaż nie, no Turot ma tylko broń z tego co widziałem. Czy ktoś już robił ten legendarny loszek? O dziwo, nie widzę tutaj za dużo osób. O, tutaj macie, zobaczcie. Taka jest klata, ta nowa. Tutaj widzę, że resztę ma chyba stare. Jeżeli chodzi o te itemki, o smunek tu w ogóle, no smunek ma już wszystko nowe, no w sumie nie są takie złe tak szczerze, tu macie klatę, tu macie właśnie tak jak mówię pasek, no i ten wisiorek. Dobra, wchodzimy sobie i zaczynamy. Mechaniki podobne tak jak ostatnio, jak sami widzieliście, mamy tutaj 3 miejsca na runy, no i lecimy. Nie wiem, powiem wam co się zmieniło, podobno nie za wiele z tego co słyszałem, więc jakby po prostu obserwujcie jak ja to przechodzę, nie jest to żadna taktyka, nic, bo szczerze mówiąc nie wiem jaka by mogła być taktyka, tylko po prostu sobie na spokojnie tutaj będziemy działać. Oczywiście tutaj po prawej mamy potwora, jeżeli chodzi o znak zapytania to nie wiadomo co tam jest, jak sama nazwa wskazuje. O, teraz dostaliśmy buffa na leczenie. Tutaj mamy klucznika, pierwszy klucznik jest za darmo. Ja osobiście polecam brać sobie właśnie tutaj ten bonus, dlatego że te mięśniaczki są bardzo, bardzo dobre, o ile się nic nie zmieniało i mając takiego buffa, zresztą tu wszystko jest opisane, to możecie sobie pokonywać po prostu potworki. A tu już jest, no właśnie, ten efekt nie działa podczas walki z bossami, ale generalnie tu już jest po prostu pokazane, że na przykład każdego moba mamy na hita i on nie zabiera nam HP. No i tak jak mówię, no z tego co widzę za wiele się tutaj nie zmieniało. Na początku będę myślę, że zbierał klucze, tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej zawsze tak robiłem. Podobno niby początki są prostsze, z tego co pisali, że są bardziej takie przyjazne dla gracza, że częściej ciężej po prostu przegrać, no nam się już po 14 komnatach nie udało, nie niestety, no ale okej, zobaczymy jak to tutaj dalej pójdzie. Póki co dostaliśmy jakiś jeden itemek, dość tani, to myślę, że go sobie mogę rozmontować. Niby jest ten event kowala, ale powiem wam szczerze, że nawet nie miałem czasu wczoraj tego robić, bo nie ma eventu zwykłego epiku, więc nawet nie mogłem nakupać, żeby porozmontowywać. Zresztą tu akurat metalu mi się trochę przyda, więc myślę, że nie ma co. Zresztą teraz jest event golda i powiem wam szczerze, że wolę na warcie posiedzieć niż tutaj właśnie ten kryształ sobie zdobywać, bo z tym jeszcze na spokojnie na to przyjdzie czas i tego kryształu sobie nafarmimy. Okej, no tu mamy statystyki lochu, jak widzicie standardowo, tutaj mamy tą mapkę, jest podzielone, tak jak mówiłem, na takie 4 części, każda część jest zakończona jakimś bossem, dostajemy runy po każdym bossie, do czego zaraz przejdziemy, no ale to chyba wszystko już wiecie, nawet nam pisze ile nam się na godzinę punktów życia regeneruje, no i tutaj wchodzimy, żeby po prostu lecieć sobie dalej. My oczywiście za 100 wchodzimy, żeby mieć 100% HP. No powiem wam, że trochę biją, kurde, oni, nie wiem czy to jest dobre takie farmienie kluczy. Słyszałem, że niektórzy potrafili przechodzić to na raz. O, tu niestety, dobra, spróbujemy uciec. No niestety się nie udało. Dobra, tu jeszcze możemy raz zawalczyć. No i teraz muszę zacząć uciekać. To ja akurat tak nie myślę teraz jak to robić. Generalnie powiem wam szczerze, że nie myślę za bardzo jak mam ten lock przechodzić, tylko tak go sobie klikam. Dlatego też tak jak mówię, mogę robić jakieś błędy. To jest dzisiaj tylko takie zapoznawcze, no ale już widzę na początku, że za wiele się nie zmieniło. Drugi raz już się odrodziliśmy, więc no generalnie lipa, mówię, no udaje się niektórym przechodzić nawet po 3 razach albo coś takiego. Stary loch też wiele osób się udawało, no ale tu musi być naprawdę bardzo szczęśliwa próba. No i okej, mamy pierwszego bossa, no coś takiego, niech, a bo tu jest w ogóle, oni są tak przebrani, że to jeden na drugim stoi, dobra, nieważne. No i za bossa mamy legendarny itemek, jak widzicie, odrzucimy go sobie tutaj na razie na bok. Za 3 bossy, czyli 25, 50 i 70 pokój jest legendarny itemek, natomiast jeżeli chodzi o bossa, tego na setnym jest, przepraszam, epicki oczywiście itemek, tu mamy epika, chyba źle powiedziałem, no a za bossa setnego mamy właśnie
Mamy właśnie legendarny. No i tutaj możemy sobie wybrać runkę. I runki różne rzeczy dają, każda ma zalety i wady. Po śmierci i ponownym wejściu do lochu czerpiesz korzyści z błogosławieństwa powrót do zdrowia, czyli się leczysz, dopóki nie odwiedzisz trzech komnat. Epickie kufry nie pojawiają się, epickie kufry to są z epikami tak samo. Zwiększa szanse na błogosławieństwo w beczce o 50%, pułapki wywołują klątwy. Obrażenia od potworu zmniejszają się o 20%, za drzwiami mogą czaić się potwory. No to szczerze, może wybierzemy tą ostatnią, nie wiem, tak. Najlepsze jest oczywiście na zwiększanie szansy na ucieczkę. Nieraz można to tak fajnie skombić, że praktycznie za każdym razem udaje wam się, tu chyba padniemy, dokładnie, za każdym razem udaje wam się uciekać, no ale niestety tego do wyboru nie mieliśmy, bo to jest losowe. Dobra, zobaczmy, tu mamy pokój z kryształami, jak najbardziej git. Strasznie, okej, tu pokój znowu z duszami, to też jak najbardziej git. Strasznie wiele razy się niestety musiałem odrodzić. Może teraz zaczniemy już tych kluczy powoli używać, bo w sumie mam ich 15. Już totalnie mówię, to jest moje pierwsze podejście od tamtego halloweenowego lochu, więc totalnie nie pamiętam. Możecie pisać jakieś swoje taktyki, szczerze. Jak jakąś wyda mi się taka w porządku i ją przetestuję, że faktycznie działa, to nagram odcinek, gdzie będziemy sobie po prostu sprawdzać, jak to wygląda. Tu możemy do kociołka dać, jeszcze dzisiaj nic nie dawałem do kibla, okej, git. No i mamy klucznika, po raz kolejny jak widzicie. No i teraz tutaj nowy towar możemy za grzybki, a generalnie u klucznika kupujemy za właśnie kluczyki. Pierwszy klucznik jest zawsze za darmo, w sensie nie kosztuje nic, natomiast i tam chyba nie można było rolować towaru, jak się nie mylę, no ale nieistotne. Teraz już te błogosławieństwa kosztują, jak widzicie, klucze. No i my szukamy tutaj albo 8 razy mniej śniaczka, czyli tego, albo możemy jeszcze, tam chyba takie odrodzenie jest do 6 komnat, ten jest do 8, jak widzicie, i do 6, taki jakby kciuk w górę, który wam tam przywraca fajną ilość zdrowia, tam to również się opłaca. Ale dobra, 4 klucze zużyliśmy, ale mimo wszystko, o, tu nam ze skrzyneczki wypadł epik, mimo wszystko będziemy teraz z nimi walczyć, no bo wiadomo, dalej te kluczyki sobie nafarmimy. Początek kiepski, ale może teraz będzie trochę lepiej. No jeszcze nam zostało, zostały nam 3 te mięśniaczki, to mogę od razu rozmontowywać, bo i tak w sumie mi się nie przyda. Tu niestety pokój, który nas bije, tutaj mamy cyk, no i dobra, tu mogę wejść, tu ostatni mięśniaczek. Jak widzicie, jak mamy mięśniaczki, tak jak mówię, to potwory padają na hita, nie zabierają nam obrażeń. Dobra, może, no tu akurat tak średnio bym powiedział, akurat za drzwiami był potwór, ale okej, tu sobie zaczniemy unikać, zobaczymy, tutaj otworzymy, zawsze to goldzik, z tego co wiem i tak to działało wcześniej, myślę, że teraz też tak to działa, im więcej razy robimy na danym koncie legendarny loch, tym mniej dostajemy z niego golda. Pierwsza edycja legendarnego lochu to była dosłownie farmiarka golda. Nic tam nie było zbalansowane i kto miał dużo grzybów, i to mógł tyle w statystyk nafarmić, że to hit. Natomiast no jeżeli chodzi o obecne czasy, no to jak widzicie, fajnie to zrobili, no dlatego że teraz tak, pierwsze podejścia, o, duży czarny w ogóle, pierwsze podejścia nam dają 325, no powiedzmy, że będzie 296, 293, no dobra, na razie go zostawię, ale wymienię tu sobie później. Jeżeli chodzi właśnie o pierwsze podejścia, to dają fajną ilość golda, ale potem z czasem to maleje. Oczywiście nadal jak ktoś wydaje dziesiątki tysięcy grzybów, to może tych statystyk z tego nafarmić, ale to już jest, szczerze mówiąc, średnio opłacalne. Dobra, pojawia się mniej drzwi ofiarnych, to raczej mnie nie interesuje. Szansa na błogosławieństwo przy kufrach i generalnie wzrasta o 20%. Obrażenia od potworów się zmniejszają, zobaczcie. To mamy już chyba kolejne takie, o ile się nie mylę. Tam jak klikniemy, to nam pokazuje, jakie mamy runki swoją drogą. I tu jak widzicie, nam pokazuje również. Już obecnie 5 prób zrobiłem. No to jest bardzo słaby wynik, tak szczerze. Jak widzicie, tu na górze mamy wszystkie statystyki. No i co my mamy? Dokładnie, już o 40% nam się zmniejszają obrażenia od potworów. I tak jak mówiłem, obrażenia rosną po każdym bosie, czyli od 1 do 24 są tam jakieś, od 26 do 49 wyższe i tak dalej, nie? Im dalej, tym po prostu te potworki nam więcej biją. Dobra, może tu sobie zostawię jeszcze na klucznika. Nie wiem, czy jak uciekamy, to te obrażenia też mniejsze oni biją, czy tylko jak z nimi walczymy. No w teorii powinni również mniejsze, no bo to generalnie obrażenia od potworów, ale jak to dokładnie działa, to powiem wam, że tego akurat nie mam pojęcia. Dobra, no poużywam trochę tych kluczy. Mamy błogosławieństwo, które, no niestety, dość słabe, ale okej, lecimy dalej. Tutaj cyk, no słabo, że nie mamy tych run na zwiększenie uniku, bo powiem wam szczerze, że no zobaczcie, tragedia jest, okej, okay, no, o i właśnie o tym mówiłem, to jest bardzo fajne, bo chociaż to jest to, tak, to jest to. 20 punktów życia co komnatę nam odnawia, przez 6 komnat działa, 3 kluczyki, no i szczerze mówiąc, to możemy nawet walczyć i po prostu
Boże, jak oni mało biją, tak szczerze, to w sumie nawet nie wiem, czy się nie opłaca z nimi walczyć. Tu nam w ogóle trutka doszła. No powiem wam, że nie wiem, albo ja coś źle robię, kolejna trutka, no to chyba po prostu to jest pech, a nie, że ja coś źle robię, no ale nieistotne. Jak widzicie, bardzo fajną ilość tych HP nam tutaj odnawia, mimo że jeszcze nas trutka bije, że te potwory nas biją, no to fajnie to mimo wszystko w miarę idzie. No mamy jeszcze 7 kluczyków, okej, znowu zginęliśmy, tragedia, powiem wam szczerze, znowu trutka, no nie wytrzymie. Irytujące to jest, przypomniało mi się, jak ten log działa jednak. Wszystko niestety po staremu. Co prawda początek nie był taki zły, no ale teraz jak widzicie, chyba sobie musi log to po prostu odrobić, że tak dobrze nam szło na początku. Chociaż akurat ten run nie jest najlepszy. Dobra, mamy 8 kluczy. Tu mamy debuffa, że nie możemy uciekać. To w sumie ja zawalczę. Boże, oni naprawdę mało biją, ej. A teraz to już generalnie po ptakach, ale może nawet mi się bardziej opłaca z nimi walczyć, chociaż no kluczy i tak mam nie taką złą ilość. O, jeszcze mi doszedł jeden, teraz mamy bosika. O, to kolejny bosik, tak wygląda, super. No i mamy jakąś klatę, która jest dobra do kociołka i jest na wszystkie cechy, tylko czy ja ją chcę do kociołka. W ogóle jeszcze runki musimy też patrzeć na tych itemach, jakie lecą, ale to już później. 6% punktów życia, dobra, no na razie odłożę, bo i tak mam miejsce, ale najwyżej ją potem rozmontuję. O, jak widzicie, szansa na skuteczną ucieczkę z walki wzrasta o 20%, szansa na odblokowane drzwi, to może sobie weźmiemy te odblokowane drzwi, z tego co pamiętam to było w miarę git, ale generalnie ucieczka również jest bardzo fajna, tak jak mówię, jak się skombi, to jak najbardziej. Tu w ogóle mamy jakich bossów możemy się spodziewać w tych okienkach. No i nie ma już wyboru ścieżki, o ile się nie mylę. Chyba na tym halloweenowym również, w sensie tym, no tak, halloweenowym, również nie było wyboru ścieżki, bo kiedyś było tak, że w zależności gdzie poszliśmy pod koniec, to mieliśmy dwóch różnych bossów. Natomiast teraz mamy już chyba tylko i wyłącznie jednego. Okej, lecimy tutaj dalej. Zobaczmy sobie, co tu jest. No, możemy z tą zawalczyć. No niestety, nie było to zbyt opłacalne. O, jak widzicie, są odblokowane drzwi, czyli po prostu nie musimy używać klucza. Co mamy tu? Aha, coś takiego, to nie, to nas nie interesuje. Okej, no teraz już lecę na 100% za klucze. Boże, ile oni z tym debuffem biją. No nie, no to jest dramat. Ja nie wiem, jakby to przez trzy podejścia, co niektórzy robili. W sensie, no, domyślam się, to naprawdę trzeba mieć duże szczęście, no ale mimo wszystko dramat. Co my tu mamy? Punkty życia 6. To nas nie interesuje i to nas nie interesuje. Okej. W sumie to poczekajcie, bo ja bym tutaj, tu mamy 5%, tu mamy 4 i 5. To w sumie bym im tu pozmieniał te... A nie, bo tu mamy po 5, to i tak wychodzą 3 itemki, to jest git. A jeżeli chodzi o Magusia, to mam 3, 4, 3, okej, u niego to jest tak porozwalane. Dobra, to Magusiowi będzie trzeba ogarnąć, żeby miał tylko w 3 itemach tą runkę na punkty życia. No i z tego co widzę, Kunegundzie również. Dobra, to później będziemy to sobie zamieniać. Okej, mamy tego kolegę. No i co nam tu ciekawego wylosuje? Chyba znowu, w sensie na pewno znowu polujemy albo na mięśniaczka przez 8 pokoi, bo zwróćcie uwagę, że ten jest na przykład przez 4, to tak średnio mi się opłaca. Albo właśnie na tego kciuczka w górę tylko przez 6. Dobra, mamy mięśniaczka jednak. No, chociaż nie, 3 klucze mi tylko zostały. Myślałem, że za długo te klucze tak kitrałem, ale chyba nie, no nie wiem, może jakieś błędy popełniłem. Powiem wam, że nawet dzisiaj nie mam siły, szczerze mówiąc, myśleć nad tym, tylko po prostu sprawdzamy. No ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten loszek, to raczej jakichś ogromnych zmian, jeżeli chodzi właśnie o, no, o generalnie o mechaniki i tak dalej, no to chyba jak sami widzicie nie ma. Zmieniony jest oczywiście design i tak dalej, no ale jeżeli chodzi, tak jak mówię, o mechaniki, to raczej wszystko pozostaje bardzo, ale to bardzo podobne. Czy zginiemy? Zginiemy niestety. No chyba to ostatnie odrodzenie, ale bardzo dużo grzybów nam poszło. Dramat. Szczerze mówiąc, dramat. No ale to może po prostu pechowe przejście. Zresztą no trzeba tutaj się przyzwyczaić, jak to generalnie działało. Kluczy mamy prawie wyliczone, ale chyba jeszcze się będziemy musieli odrodzić, bo nam się nie udało uciec, zobaczcie. Teraz nam się nie uda, też nie udało. No generalnie bardzo rzadko, z tego co zauważyłem, nam się udaje uciekać, to tak swoją drogą. No ale okej, no i teraz mamy bossa, na którym niestety znowu zginiemy. No i tutaj nas, ile w ogóle, jak to wygląda? Nie, tu nie mam odrodzeń, gdzie są odrodzenia? Chyba tu, Boże, 10 prób na obecne podejście, to jest dramat, w sensie 9, ale teraz będzie 10, o ile się nie mylę. No dobra, może chociaż jakaś broń z fajnym rozrzutem, jakby to było, to by nam faktycznie oddało, 10, tragedia, powiem wam, że dramat. No na pewno tak z 300 grzybów na podejście jedno chyba trzeba wydawać, mi się wydaje, no ale jak my wydaliśmy tutaj, no jedno było za darmo, czyli powiedzmy, ile kosztuje? 48 chyba.
no to tam jakieś 420 grzybów powiedzmy, no to to jest jednak dużo, zdecydowanie za dużo. Niestety nie mamy broni, ale za to mamy ten pierścień. Odciągnięcie odblokowane narodziny legendy, mamy pierwszy legendarny itemek, to jest oczywiście S40, na którym nie było jeszcze legendarnych lochów, no i możemy sobie to jak najbardziej podmienić. Runka jest nawet ta sama, zobaczcie, a w ogóle aura jest 10, kurde, nie spuściłem kibla, no nie, mogłem to zrobić, to bym dostał lepszą tą, no nie rozgadam. Guardianty jestem totalnie. Wczoraj wszystko na szybko w ogóle robiłem do południa, jeżeli chodzi właśnie o Shakesa i przez to tak to wygląda, no ale to już tam te kilka statystyk, nie będziemy się aż tak rozwodzić. Tu w ogóle fajny drogi ten hełm, to ja bym go na razie podtrzymał, no i tu sobie możemy to po prostu odzyskać klejnot, mogę nawet wrzucić do toalety w sumie, bo i tak możemy to zrobić i odzyskamy sobie klejnot, cyk, tu sobie wrzucimy, ulepszę go powiedzmy gdzieś tak razy 6 niech będzie około. No a jeżeli chodzi o czarna pierścionek, to gdzie on tutaj jest? Więcej złota podczas przygód, no to nie, to nas bardzo nie interesuje, dlatego że to mamy na tym secie pod awkę. Okej, i chyba generalnie tyle, o ile się nie mylę, chyba wszystko, tu musimy jeszcze, muszę te runki koniecznie poprzeglądać, jak to wygląda i sobie tu ewentualnie pozamieniać, ale to już może samemu, może dzisiaj trochę ten loszek porobię właśnie na tym zabójcy, zobaczymy. No ale wszystko. Tak się prezentuje generalnie właśnie legendarny loch. Możemy teraz wejść za darmo ponownie. Pierwsze wejście, tak jak mówię, jest darmowe. No i chyba wszystko. Zarobiliśmy 55 milionów, więc tak jak mówię, sporo, no ale z każdym kolejnym podejściem to się będzie zmniejszało. Tu mamy wszystkie statystyki tego lochu. I w zasadzie tyle, więc jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie w komentarzach, będę się starał odpowiedzieć. Jeżeli macie jakieś taktyki, to również możecie mi pisać, może zaczerpnę jakąś z Was, bo pamiętam, że ostatnio też mi pisaliście i niektóre były faktycznie niezłe i może po prostu się do tego odniosę. Nie wiem, czy nie nagram od razu filmu, a nie, to może nagram dzisiaj wieczorem, to już sobie jakieś kilka komentarzy poczytam, żeby Wam nagrać już film jutro na właśnie na niedzielkę, czyli na jutro. Wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha no i piszcie w komentarzach swoje opinie, porady i generalnie wszystko. Tam możecie sobie wyrazić swoje emocje. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!